Ale kiedy wczytujemy się w te teksty 10 niedzieli zwykłej roku B z Księgi Rodzaju, z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian i Ewangelii, okazuje się, że w tych tekstach odnajdujemy opis wspólnoty Kościoła, który gromadzi się na sprawowanie Eucharystii, ale jednocześnie odkrywamy to, co powinno konstytuować wspólnotę Kościoła, określać ją. Dotykamy samego sedna doświadczenia wiary. Doświadczenie wiary to jest doświadczenie spotkania człowieka z Bogiem. Bóg wychodzi na spotkanie człowieka. Spotyka się z każdym z nas. W tym doświadczeniu spotkania wybiera i powołuje nas do realizacji powołania ludzkiego, jako mężczyzna i kobieta, zawodowego, chrześcijańskiego. Katechizm Kościoła katolickiego dzieli sakramenty Kościoła, wskazując na dwa, które mówią, czy opisuje je jako sakramenty realizacji powołania chrześcijańskiego: kapłaństwo i małżeństwo. Dotykamy samego sedna dzisiaj doświadczenia wiary, mianowicie faktu, że Bóg kocha człowieka i przede wszystkim wychodzi na spotkanie człowieka, by go uwolnić z grzechu. Dotykamy protoewangelii, Księgi Rodzaju, dzieła stworzenia, kiedy to, można powiedzieć, wszystko się zaczęło. Świat stworzony, w świecie człowiek stworzony jako najdoskonalszy byt, którego Bóg sam chciał dla siebie, aby go uwielbiał. Stworzony z miłości, ostatecznie przekreśla tę miłość i fascynuje się Belzebubem, szatanem. O nim powie święty Piotr: przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Doświadczenie wspólnoty Kościoła, realizacji naszych powołań, które są dla wspólnego dobra i dla wzajemnego uzupełniania się, też są narażone na działanie ojca kłamstwa, szatana, Belzebuba, który niszczy w człowieku obraz i podobieństwo Boga. Zasiewa niepokój i chce doprowadzić do człowieka do takiej świadomości, ażeby przestał siebie traktować jako dziecko Boże. Czyli chce zniszczyć to, co jest najistotniejsze w naszym życiu, w naszym powołaniu i w naszym działaniu. Zatem Księga Rodzaju przypomina nam właśnie o obecności zła, osobowego zła, szatana, który chce zniszczyć w nas to wszystko, co Bóg w nas uczynił. Szatan chętnie niszczy to wszystko, co powoduje naszą jedność z Bogiem. To doświadczenie spotkania z Bogiem chętnie niszczy. I przedstawia nam zawsze sytuację zła i grzechu jako lepszą od tej, w której jesteśmy. Kiedy patrzymy na wspólnotę Kościoła, na pierwsze czasy Kościoła, czyli tuż po zmartwychwstaniu, opisują dzieje apostolskie, że uczniowie Jezusa wszystko mieli wspólne, razem trwali jednomyślnie na modlitwie, a poza apostołami Maryją, Matką Pana. Ale też doświadczenie osobowego zła dotyka wspólnoty Kościoła i tych, których Jezus sam powołał do grona 12. Czytając opisy męki pańskiej i zdrady, jakiej dokonał Judasz, odnajdujemy wprost teksty mówiące o tym, że szatan nakłonił Judasza. Ale też i Szymon Piotr, wybrany na pierwszego spośród 12, też do końca nie rozumiejący wydarzeń męki pańskiej, czyli tego momentu, kiedy doświadczamy zbawienia i odkupienia za grzechy, w tym najbardziej takim newralgicznym momencie też zapomina o Jezusie. A wręcz Jezus mówi wprost: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za to, bo żeby nie ustała twoja wiara.
Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci. On zaś rzekł: Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: Powiadam Ci, Piotrze, nie zabiję dzisiaj kogut, a Ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. A zatem cały czas jesteśmy targani pomiędzy doświadczeniem dobra spotkania z Bogiem, a doświadczeniem spotkania z ojcem kłamstwa, szatanem. Nie bez powodu Paweł Apostoł mówi, że skarb powołania chrześcijańskiego nosimy w naczyniach glinianych. Ten obraz dotyczy powołania chrześcijańskiego, kiedy myślimy o doświadczeniu wiary. Dotyczy tych, którzy wybierają życie małżeńskie i tych, którzy zasłuchują się w głos Pana i idą za Nim, realizując powołanie kapłańskie. Skarb wiary i powołania nosimy w naczyniach glinianych. Naczynie gliniane, gdy upadnie, rozbija się, rozsypuje się na wiele kawałków. Tak dzieje się z wiarą, która jest łaską, a gdy dzban, naczynie gliniane wiary się rozpadnie, rozpada się także naczynie gliniane powołania w małżeństwie czy też w kapłaństwie. Święty Jan Paweł II w liście do rodzin zwraca naszą uwagę, że żyjemy w świecie, w którym istnieje kryzys pojęć. Słowa, pojęcia, które jednoznacznie były określane, dzisiaj już tego nie znaczą. Kiedy mówimy o przyjaźni, niestety kojarzy nam się to jednoznacznie z doświadczeniem osób, które mają relacje jednopłciowe. Kiedy mówimy o miłości, wielu kojarzy się to tylko i wyłącznie z erosem. Zatem żyjemy w świecie, którym pojęcia nie oznaczają tego, co wyrażały. Pojęcie rodziny też jest w tej chwili manipulowane i z defektem. Partnerstwo dwóch osób tej samej płci próbuje się nazwać małżeństwem. Duchowni mają niestety taką czasem skazę, że mówią, że kiedy zdejmą sutannę i wyjdą na spacer bez koloratki, to już nie są księżni. A zarówno sakrament małżeństwa, jak i kapłaństwa wywiera niezatarte znamie na jednych i drugich, bez względu na to, jak się ubierzemy. W małżeństwie czasem się to doświadcza, kiedy mężczyzna czy kobieta jedzie na kolejne szkolenie przygotowane przez firmę, korporację i uchodzi za człowieka wolnego, bo tak wypada w środowisku, kiedy się spotykamy ze znajomymi. No bo tu, na tym spotkaniu korporacyjnym, nie jest małżeństwem, bo małżeństwem jest tylko w domu, kiedy spotyka się ze swoją żoną czy swoim mężem. Kompletne pomieszanie pojęć. Do tego nie ucieka, czy nie funkcjonuje etos mężczyzny, kultura rycerska, która budowała średniowieczną Europę i właściwie dała podwaliny pod całą kulturę europejską. W kulturze rycerskiej liczyło się słowo. Kiedy rycerz dawał słowo, wypowiadał słowo, to jego całe działanie podporządkowane było temu słowu. Kiedy składał przysięgę, to wiadomo, że tę przysięgę dochował, a jeśli jej nie dochował, to na pewno nie chodził z podniesioną przyłbicą przez miasto czy wieś. Liczono się ze słowem rycerza. Rycerz, kiedy przybywał, przecież nie wyciągał dowodu osobistego ani telefonu komórkowego i oznajmiał, kim jest. Wystarczyło jego słowo. A dzisiaj słowo nic nie znaczy. Przysięga niewiele znaczy, bo zarówno w małżeństwie, kiedy oni, ona sobie wzajemnie przysięgają jedność, nierozerwalność i miłość, tak samo w kapłaństwie,
my, mężczyźni ochrzczeni, wobec Boga wypowiadamy słowo przysięgi wobec biskupa, któremu zapewniamy posłuszeństwo, że będziemy wypełniać nasze posługiwanie. Dzisiaj słowo przestaje się liczyć. Gdyby się liczyło, to tak naprawdę trudno by było zaufać i zawierzyć ludziom, którzy złamali przysięgę, którzy złamali słowo. Bo jak można im ufać, skoro nie potrafią dotrzymać przysięgi on i ona sobie wzajemnie złożonej, czy też on, ja, ksiądz, którą złożyłem wobec wspólnoty Kościoła, Bogu. Te trudne sprawy przedstawiamy dzisiaj dobremu Bogu, który zachęca nas i pokazuje, że szatan raz na zawsze jest pokonany. Nawet jeśli nas kusi, zachęca do złego, jest pokonany, jest wewnętrznie skłócony. O tym mówi dzisiaj Ewangelia. Dom wewnętrznie skłócony rozpada się. I dom ojca kłamstwa jest wewnętrznie skłócony. Rozpada się. A miejsce szatana jest pod krzyżem Chrystusa. U stóp krzyża. U stóp Jezusa, który raz na zawsze zmiażdżył ojca kłamstwa, szatana. Drodzy siostry i bracia, celebracja Eucharystii wyraża właśnie przenikanie się darów i talentów i powołań. Życie wspólnoty parafialnej opisuje, jest, można powiedzieć, mikrokosmosem wspólnoty i życia Kościoła. To, na co zwraca dzisiaj Paweł apostoł w liście. Nie może by liczyć się to, co jest tylko i wyłącznie zewnętrzne. To, co zewnętrzne, buduje wspólnotę, kiedy wzajemnie siebie szanujemy. Otwieramy się jeden na drugiego. Nawet jeśli ten drugi coś wykonuje słabiej, źle ode mnie, ale jednak czyni to dla dobra wspólnego. I my nie możemy się na tym skupiać, tylko trzeba odkrywać to, co jest ważniejsze i głębsze. Obecność Jezusa, który nas tu dzisiaj zaprasza, jednoczy. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nie będą odpuszczone. Trudno wyjaśnić ten grzech. Ten grzech polega na tym, że człowiek uporczywie odrzuca zbawienie. Uporczywie odrzuca miłość Boga. Robi wszystko po swojemu. Szatan raz na zawsze pokonany i Jezus, który jest Panem i Zbawicielem, który nas wybrał, zaprosił, powołał. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.